oskarżenie wnosi o orzeczenie wobec kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem. Ogólnopolski konkurs od mundurka do togi od początku był i jest przeznaczony dla licealistów, którzy poważnie myślą o zawodzie prawniczym. W finale pierwsze miejsce z iście profesorską mową obrończą zajął Szymon Cybulski z Zawadzkich. Jestem zaskoczony, bo poziom konkursu był bardzo wysoki. Wszyscy finaliści prezentowali takie mowy, zarówno prokuratorzy, jak i obrońcy na najwyższym poziomie, godnym finału ogólnopolskiego. Trzecie miejsce zajął uczeń z Norwida. Jestem bardzo zadowolony, w ogóle sam udział w tym konkursie był i jest dla mnie bardzo satysfakcjonujący. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Jak podkreśla jedna z jurorek, w tym roku poziom konkursu był szalenie wysoki. Młodzi ludzie są przygotowani doskonale, nie prawnicy, a naprawdę można byłoby im powierzyć swoją sprawę już dzisiaj. Tak, spokojnie. To są młodzi ludzie, którzy w zasadzie mają poziom studentów prawa, może nawet absolwentów prawa. Zresztą wielu z laureatów wcześniejszych edycji było na praktykach w kancelarii, no na razie jeszcze studiują. Potrafią formułować pięknie argumenty, oprawiają je właśnie w przepisy prawa, potrafią zastosować te przepisy prawa, są rewelacyjni. Jaka przyszłość czeka tych młodych ludzi? Zapewne nie trudno zgadnąć, bo zdradza ich udział w tym konkursie. Matura i studia prawnicze prawdopodobnie w Katowicach, a później główna nagroda praktyki w kancelarii Dawid & Partnerzy, także oczywiście wykorzystam. Być może za ponad 6 lat tych młodych ludzi zobaczymy na salach rozpraw i zapewne będą pamiętać, że ich drogowskazem do prawniczego sukcesu był konkurs od mundurka do togi. W ogóle uważam, że wszystkie konkursy i cała edukacja prawna jest bardzo ważna, szczególnie właśnie ten konkurs, jak również szeroko pojęta właśnie edukacja prawna wśród młodych ludzi, ale także i starszych. I uważam, że każdy człowiek, który chodzi do jakiejkolwiek szkoły, z jakiegokolwiek jest profilu, powinien właśnie być edukowany prawnie, bo prawo jest dziedziną życia, która nas otacza, która jest wszędzie i żyjemy z nią na co dzień.